Nie jestem impostorem, dobra. Lecimy do Stry Diabeł, nie zabij blaszkę, nie zabijaj. Dobra, czat. No death challenge. Uwaga, robimy. No Jezus, ktoś nie w lewą stronę? Czy ktoś widział kogoś idącego w lewą stronę? Proszę w lewą stronę, czat. Ja widziałem Nexa idącego w lewą stronę. O. Tak, ja też widziałem, ale zobaczyłem od razu martwego Bladiego, więc ktoś musiał iść szybciej. Czy widziałeś jaki kolor? Jakikolwiek? Nie, nie widziałem nic. Chyba. Znaczy tak, ja odstawowałem i widział, jakby dlatego się nie ruszałem i potem Nexa wystartował, jak zobaczył, że ja się ruszyłem, nie? To tylko. I potem zgłosił, nie? Ale to nie wiem. Byś to sam taktykę cała indefensywnie, bo nagrywałem do odcinka i potem poszedłem w górę lewo, standardowa moja na tej mapie rotacja. No i widzę martwego Bladiego na... Ale w którym miejscu dokładnie? Wiecie co? Panowie, ja wam to powiem, to może być trochę szalone. Nexa by nie nagrywał intro do odcinka, gdyby był po prostu zwykłym gościem, ponieważ to był film na Nexa. A skoro nagrywał intro na odcinek, to jest na film na główny kanał, a skoro to jest film na główny kanał, to będzie sponsorem. Przepraszam bardzo, wchodzę w tym momencie na... Nie możecie nie głosować, nie głosujcie jeszcze! To jest way too smart! Nie, jesteście baranami największymi. I na kanale też Nexa właśnie mówię, że osoby, z którymi gra, to debile! Kochamy cię, Nexa. Nie lubię, widzisz? Czyli jednak nie. Trudno się mówi, prawda? Sadge, no jest jak jest. Dokończmy to zadanko. O! Yoshi i Alien. Czy ufamy już? Dobra, Mandzio, ja nie wiem jak to ugrałeś, ale jesteś naprawdę mistrzem. Co? Nie, no, ja naprawdę... No wywalenie Nexa, no Mandzio! Ja po prostu naprawdę uważałem, że tak robił. Dobra. Ej, ale to jest dziwne, że Zacha zwołuje meeting, żeby zabić, skoro mamy trzech impostorów, czyli pięciu jest tak naprawdę tylko niewinnych. Nie, od początku Zacha śmierdzi. Już jednego niewinnego, drugi niewinny został zabity, czyli teraz jesteśmy w sytuacji, gdzie jest trzech impostorów, zostało pięciu niewinnych, jeżeli wywalimy kolejnego niewinnego, to praktycznie nie ma szans. Jak dla mnie Zacha zwołał na mnie zebranie po to, żeby mnie wywalić, żeby mieli easy win, a Zacha dostajesz mój głos. I dziękuję, dawaj Mandzio, ciebie. Bardzo za twój głos. Poczekaj, Mandzio za szybko zagłosował. Ale jeśli to nie było będzie Zacha, to wywalamy Mandzia. Nie, wiesz, znaczy, poczekaj, Mandzio, nie, ale mogę się teraz wypowiedzieć, bo albo dla mnie to jest jeden wielki żart. Bierze Mandzio, siedzi, widzi Nexa, który nie jest impostorem, bo ma to na menu, bierze od razu po prostu wkręca, bo najłatwiej wziąć, udowodnić Nexa. Ja widziałem, jak Nexa przed w tamtą stronę, bo też miałem zaltabowane, natomiast w ogóle nie nagrywałem. Natomiast temat jest taki, że po prostu... To, co ja mówiłem, dotyczyło tylko jedynie jego nagrania, nie miało żadnego większego podtekstu, czy mi też się wydaje, że to nie miało podtekstu. To był żart deklaracyjny, jak zabijanie Szymka jako pierwszą osobę. Myślimy o tym, że Kuba i Yoshi pożyją jeszcze psychologiczną, że haha, niby Nexa i później wy zaatakowaliście jego i on jeszcze raz zaatakował inną osobę, dokładnie tą samą taktyką, która była użyta w pierwszej rundzie. Czyli docelowo idąc waszym myśleniem, Mandzio może być też winnym w tym momencie. No mówiłem, i próbuje taką taktyką, próbuje wywalić wszystkich niewinnych, żeby sobie ułatwić. Wiecie, grę. Co mamy za mało dowodów? Zagotowała mi się głowa. Mi też, nie, dla mnie za mało. Ja skipuję w ogóle. Ja też skipuję, jest za mało. Odwrotna psychologia 100%. Za mało dowodów. A może podwójnie odwrotna? Czyli jednak nie Mandzio. Albo podwójnie odwrotna, jednak Mandzio. Co teraz? Skipowaliście? Tak. Ja skipowałem. Ja na Mandzio dałem. Zbieramy ekipę na napad na bank, tak się czuję, nie? Dzięki. O, Yoshi, to warto zapamiętać. Yoshi idzie tutaj. Mandzio nie chciał... Mandzio, nie zabijaj mnie. 3, 5, 2, 0, 1. Kto tu jest z nami? Kto tu jest z nami? Zacha i Mandzio. Dobra, Mandzio miał tutaj misję, ale mógł udawać, że ma misję. Dobra, Mandzio jest tutaj. Yoshi tutaj sobie biega. Bądź co bądź, Mandziowi ufam. To robił kabelki, okej. Okay, kabelki się nie poruszają, jak się je zrobi. Tu jest Yoshi. Tutaj połączmy sobie kabelki. Dobra, mam nadzieję, że Mandzio mnie nie zostawi. Mandzio czysty. Też mi się wydaje, że Mandzio jest czysty, bo jakby mógł mnie nas zabić, to by zabił nas właśnie teraz. Dobra, on teraz musi też do uploadowania pójść, także możemy pójść razem z nim do uploadowania. Dobra, ja tu nic nie mam akurat w Lower Engine. Zacha tu biega sobie. Dobra, tu kabelki robił znowu. Dosyć szybko je zrobił, ale okej. Okay. Powiedzmy, że mu ufam. O, tutaj też mam. Dobra, gdzie mamy jeszcze? Tam w reaktorze mieliśmy. Nie, ja, czad, na razie chodzę z Mandziem. Mandzio wzywa ten, meeting będzie miał chyba, Mandzio robi. Okej, okay, wszyscy jeszcze żyją. Okej. Okay. Torek, ja mam pytanie. Mhm. Czy Zacha nas minął i wyprzedził? Minął nas i wyprzedził. Okej, okay, to przepraszam, niepotrzebny meeting, sorry.
Co tam u was słychać? Ja jestem żądny, u was słychać. To tam, panowie, w życiu. Ja coś ciekawego porabiacie. Mandzio, było blisko, uf. Ostatni quest po prawej stronie nie został, panowie. Bonka giga. Nie, to ja mogę powiedzieć, jak już się spotkaliśmy, to, że Mandzio jest czysty. No, bo tyle stałeś przy mnie, że możesz mnie potwierdzić. Róbcie te questy, panowie, bo dopiero dwa kreski poszły. A Mandzio, będziesz mógł ze mną chodzić? Bo ja się sam boję robić. Panowie, ja proponuję, w ogóle zwołajmy emergency meeting za 40 sekund, bo to im restytuje cooldown na killa. Pogchamp. Szuse kabeleczki zrobimy. Tutaj sobie uploadniemy ten. Mandzio. Laszka! Mandzio zgubiłem! Mandziokę zgubiłem! O dobra, jest. Dobra, idziemy fix. O dobra, co jestem już ten. Powoli do celu. Dobra, gdzie mamy? Do lower engine. Nie, spokojnie. Dobra, do reaktora jeszcze się przejdziemy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kuba to morderca, bo dalej żyje. To jest podejrzane, że Kuba dalej żyje. Ale no co zrobisz? Zaha! Nie! Zaha! Ja czuję, że Zaha może być, czat. Ja... Dobra. Generalnie zwłoki zostały znalezione. Ciało tam było? Generalnie Tarek jeszcze pod adminem. Ja nie zdążyłem zreportować ciała, ale też widziałem. Więc generalnie tak, robiłem sobie misję, wiadomo, dzień jak co dzień. Biegłem sobie do admin rooma, to jest bodajże admin room, tak? Mów za. No ja zaraz powiem czat. No tak jak mówię, znalazłem ciałko. Generalnie wokół osób jakoś zbyt wielu nie było, bo właściwie widziałem tylko aliena, który wbiegł równolegle ze mną, więc jakby my biegliśmy razem, to nie było tak, mówię, że wylatywał i tak dalej. Okrążaliśmy mapkę. Tu jest dobry moment, ponieważ ja robiłem misję, kiedy wybuchł ten tam, że trzeba coś tam zrobić, te czerwone strzałki, że ogólnie trzeba coś zrobić. I ja wracałem się szybko z tamtej, z lewej strony na prawą, żeby przebiec. Mm-hmm. I jedyna osoba, która nie była tam i spotkałem po drodze dokładnie koło ciała, to był Zaha. Także ja głosuję na Zachę, bo to była jedyna osoba, która nie naprawiała nic. No i easy clap. Że easy clap. Zaha to może być, chociaż nie wiem, bo jak robił taski w kokpicie, poruszyło się właśnie Total Task. No ja ale nie wiem, czy to był jego. Panowie, no to zagłosowaliście. Ja niego, jak się Total Task ruszał, no... Total Task, wiesz, możesz sobie... Dajcie mu się może obronić, nie, zanim będziemy głosowali. Powiem ci szczerze, dla mnie Zaha jest stinky cheese już od momentu, kiedy zagłosował na mnie po prostu wtedy głosowanie, żeby mnie szybko wywalić. Mnie zdziwiło, że jako jedyny, oprócz jeszcze... Że jeszcze nie pomagał, żeby zlikwidować te migające ten alert i tak dalej. I był akurat koło ciała, które jakby leżało, więc jako jedyny, którego ja tam widziałem... Ja głosuję na siebie jak coś, nie? Okej. Dobra. Dobra, panowie, trzeba wyrzucić jednego, bo nie uda nam się wygrać. Ja jestem zagubiony, na kogo głosujemy? Alien go broni? Alien też na broni. Ostatecznie na Zachę. Na siebie. Na siebie. What? Na siebie, śmiał, zaufaj. No zobaczymy, czat, czy jest... Okej. Okay. Czy był to dobry call, czy nie. Był to dobry call, czy nie. Dobra, nice. O mój Boże. Kubala szybko zagłosował. Wydaje mi się, że imo Kuba jest czysty. O, Mandzioka jest. A mi tu zostało ostatnie. Chodź, do nawigacji. Ostatnie mi zadanko zostało. Kabelki. Dobra, najsik. Mamy wszystkie zadanka. Gdzie chcesz biegać, to biegaj. Ja już nic nie mam. Yoshi, Alien. Alien bronił, czat. Alien bronił Zachę. Jako jedyny bronił Zachę. I to mi się trochę stinky cheese robi. Kuba tu jest. Ktoś wezwał. To będzie bardzo kontrowersyjne, ale dlaczego ty jeszcze mnie... żyjesz, Kuba? A jedna Blaszka może potwierdzić, że ja się skanowałem. Dobrze, i według mnie to jest Mandzio i Stasiek. I według mnie oni specjalnie Zachę... Mandzio już jest Kuba, był chwilę Kuba, ten tutaj, Kuba. Dziwny. Kuba, nie. I według mnie oni five-headowo chcieli zabić Zachę. Kuba, wcześniej to było widać, jak robiliśmy zadania. Poza tym, Kuba, cofnęliśmy się, żeby sprawdzić, czy Blaszka ciebie przypadkiem nie zabił. A skoro to, wiesz, nie zabił ciebie Blaszka, to jest alien, który próbował obronić Zachę na samym początku i Yoshi, który ma mikrofon w dupie, zatem i tak nie ale ważne. Sekunda. Ja próbowałem obronić Zachę, bo uważam strasznie słabe, jak się po prostu od razu woltuje chłopa, zanim w ogóle jest cokolwiek w stanie powiedzieć. Tylko dlatego. Ale ty nie, wcześniej ale... ze mną tak robiłeś Alien wielokrotnie. I robiłeś tak wielokrotnie no z każdym. No ale okay, robiłeś ja rozumiem, Alien, tylko... każdego. Nie każdego. Nie. Alien masz wołta za to jeszcze... Okay. Dobra. Ja ufam Mandziowi, tak żeby poszedł też w tę stronę. Ja ufam Kubie. Alien everyday. Głosuję na Mandzia, bo jest za cicho. Ja powiem tak, ale głosuję jakby... na Mandzia, bo zabił mojego przyjaciela w pierwszej rundzie. Nie, no i panowie. Proszę, no zobaczcie, no już na tego Mandzia. Wiesz co, jestem w stanie teraz uwierzyć, że five-headowo kolejną osobę chcesz tu wywalić, bo to jest 10-head na Jezu, powiedział. Wiecie, mnie już głowa zaczyna boleć, to są takie five-heady, Jezu. Kuba, jesteś zeskanowany, jesteś ja niewinny, na ciebie, to nie Mandzio, jestem głosuję. Ja i Torek. Nie uwierzę w to, że to nie jestem ja i Torek. Dobrze, ale jeśli to jest, to żeby... Tak, głosuj na lewej. Ja nie jestem ja i to ja nie jestem Torek. To jest pewność, że my we trójkę po lewej stronie jesteśmy czyści. Ja zagłosowałem już mógł, żeby zbudować sobie alibi, się ze sobą zeskanować, ale to na pewno, Kuba, nie jesteś ty. O. No zobaczymy, czy to był Alien. Ja się stresuję. Ja tu myślałem, że na Yoshiego głosujemy. Widziałeś, jak się skanował, tak? Tak.
To ciekawe, dobra. Czyli ostatni. Yoshi jako jedyny zagłosował na Mandzia. Ile to jest? 8 sekund, dobra. Ja głosuję od razu na Yoshiego. Nawet nie ma czat, nie ma opcji. Jako jedyny zagłosował na Mandzia. Witam, dzień dobry, proszę państwa. Czy możesz potwierdzić, Kuba, czy możesz potwierdzić blaszkę? Czy masz jakikolwiek dowód na potwierdzenie blaszki? Chodziłem za nim, jestem zbyt głupi, żeby sprawdzać, czy się pasek rusza, ale rundę w rundę robił questy za questy. Jeśli on jestem, no to się zdziwię Yoshi, bardzo. Yoshi, czy masz cokolwiek na swoją obronę, oprócz tego, że tu headowo mnie wołtujesz od pierwszej właśnie rundy? Właśnie dlatego. Znaczy nie no, Madzie, to ja z miłości, to jakby... Dobra. Rozumiem. Ja ale miłość rozumiem. Była zadliwa, pamiętajmy. No trudno, niestety, Yoshi, to jest ten moment, gdzie... Narzędzie miłości przebijacie na wylot. Ja wiem. Pamięli, nie, po co? Prostu morderstwo. Kocham cię, Mandzie, nieważne co. Jest. Czy jest? Czy jest S, czy nie jest S? Chłopaki, to ja mam pytanie. Ja mogę zadać pytanie do Yoshiego? Czemu czy ty zdajesz sobie sprawę, że ty przegrałeś grę na własne życzenie i ta gra była w tym ogólnie, Yoshi, dokładnie. Gadasz do gościa, wszyscy głosują na innego gościa, a ty mówisz, bo mi zabili kolegę.